Co sprawia, że ludzie są szczęśliwi, albo co sprawia, że ludzie nie są szczęśliwi? Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobami, które są szczęśliwe wbrew, albo nieszczęśliwe pomimo. Dzisiaj zajmiemy się tymi, którzy są szczęśliwi wbrew. Zaproponuję Wam na początek taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj, teraz, za chwilę, tracicie władzę nad własnym ciałem. Dosłownie. Tracicie władzę nad własnym ciałem. Nie możecie poruszać rękami, nie możecie poczuć dotykiem, nie możecie iść gdziekolwiek. Wasz mózg funkcjonuje doskonale, ale ciało przestaje być połączone z mózgiem. Czyli wiecie, co się dzieje, macie pełną świadomość tego, co się zdarzyło, zdajecie sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znajdujecie. Mało tego, nigdy już nie będzie lepiej. To, co dla mnie, dla ciebie, dla innych było eksperymentem myślowym, dla wielu osób na świecie takim eksperymentem nie jest. To rzeczywistość. Jednym z ludzi, którzy tego doświadczyli, był Jean-Dominique Bauby. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko, bo nigdy nie byłem francuskojęzyczny. Jean-Dominique to człowiek, który był redaktorem naczelnym magazynu Elle we Francji. Przez długi czas robił świetną karierę. Aż pewnego dnia ucierpiał z powodu urazu mózgu. Efekt? Zespół zamknięcia, który charakteryzuje się tym, że ciało nie jest połączone z mózgiem. Czyli mózg funkcjonuje doskonale, procesy myślowe, procesy poznawcze, wszystko to działa, ale nie jesteśmy w stanie kontrolować własnego ciała. Jedyną częścią ciała, którą poruszał Jean-Dominique, była powieka. Poruszając nią 200 tysięcy razy przy użyciu specjalnego kodu, podyktował książkę. Książkę pełną anegdot, pełną dowcipu, pełną szczęścia. Książkę, w której jasno zadeklarował, że jest szczęśliwym człowiekiem, pomimo tego, jak sam o tym pisał, że bardziej pasuje na stragan warzywniczy niż do klubu inteligentów. Jean-Dominique był kimś wyjątkowym, na pewno, ale jego historia wcale taka wyjątkowa nie była. Okazuje się, że jest kilka badań wskazujących na to, że osoby, które cierpią na zespół zamknięcia, są całkowicie szczęśliwe. Oczywiście nie wszyscy, żeby było jasne. To nie jest tak, że ktoś, kto był nieszczęśliwy po tym, jak doświadczył zespołu zamknięcia, stał się szczęśliwy. Nie. Oczywiście, że nie. Dlaczego te osoby mnie interesują? Po pierwsze, dlatego, że mamy skłonność do tego, żeby oceniać, czy ktoś powinien być szczęśliwy, czy nie. Nie chodzi o taki normatywny charakter myślenia o tym, czy ktoś powinien być szczęśliwy, czy nie. Tylko myślimy sobie, no tak, ten ma żonę, dobry samochód, fajną pracę, świetny dom, jeździ na fajne wakacje, więc powinien być szczęśliwy. Czyż nie? W ten sposób funkcjonujemy. W ten sposób myślimy. W ten sposób kalkulujemy. Z drugiej strony myślimy, jest chory, biedny, bezrobotny, rozwiedziony i nie jeździ na wakacje, więc powinien być nieszczęśliwy. To jest coś, co bardzo często nam przychodzi do głowy. Więc pierwszy wniosek, który płynie z obserwacji takich osób, które są szczęśliwe pomimo, to może po prostu źle łączymy szczęście z czynnikami, które je wywołuje lub które je zabiera. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę przy okazji osób z zespołem zamknięcia, zauważcie jedną rzecz. Nie możemy w tym przypadku, nie możemy powiedzieć, że ta osoba nie wie, jak wygląda normalne życie. Ta osoba wie.
żyła normalnie, doświadczała tego, co większość z nas, i nagle została pozbawiona bardzo wielu dobrych, pożądanych elementów naszego życia. Nie mogę się poruszać, nie mogę przytulić własnego dziecka, nie mogę, nie czuję dotyku innej osoby, nie czuję smaku, nie mam kontroli nad sobą kompletnie. A zatem, kiedy mówimy o tych osobach, musimy zauważyć, że one mają porównanie życia dzisiaj z zespołem zamknięcia do życia w czasie, kiedy tego zespołu zamknięcia nie doświadczały. A pomimo tego są szczęśliwi. Idźmy dalej. Badania pokazują wprost, jeżeli zapytamy człowieka zdrowego, czy gdyby doświadczył zespołu zamknięcia, to zdecydowałby się kontynuować własne życie? Okropne pytanie, ale takie jest. Ponad połowa populacji mówi zdecydowanie nie. I tutaj znowu dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy. Żyjemy wyobrażeniami na temat tego, jak przyszłe zdarzenia, złe albo dobre, wpłyną na nasze szczęście. Te wyobrażenia są bardzo głębokie. Nawet zrobiono badania wśród osób, które opiekują się osobami, które są trwale niepełnosprawne do tego stopnia, że nie potrafią się poruszać, nie mogą się poruszać. I okazało się, że opiekunowie byli częściej przekonani o tym, że ich podopieczni są nieszczęśliwi, niż sami podopieczni. Największe badania, jakie dotychczas zrobiono, pokazuje, że 70% osób z zespołem zamknięcia uważa, że jest szczęśliwa. Tak, 10% chciałoby umrzeć natychmiast, 20% nie jest szczęśliwa, cierpi. Ale mimo wszystko 70% osób, które nie mogą robić najprostszych rzeczy, uważa, że ma szczęśliwe życie. Przyznam wam się, że kiedy czytam tego rodzaju badania, wyniki tego rodzaju badań, przychodzi refleksja, że może więcej zależy od mojego myślenia, nastawienia, niż od tego, co mi się w życiu przytrafia. I druga refleksja, jak ciężko jest pozbyć się myślenia o tym, że szczęście może nie wymaga ode mnie spełniania jakichś warunków. I trzecia refleksja. Ciągle wierzę, że jak się coś pozytywnego albo negatywnego stanie, to moje szczęście na tym zyska lub ucierpi oczywiście. A tu się okazuje, że może być dokładnie odwrotnie niż myślałem. Żeby było jasne. To nie jest tak, że twierdzę, że trzeba zachorować, żeby być szczęśliwym. Absolutnie nie. Raczej może popatrzmy na tych, którzy zachorowali, a pomimo tego są szczęśliwi, i spróbujmy się czegoś od nich dobrego nauczyć. I z tym was dzisiaj zostawiam.